trzeba wcześniej wyjść z domu, żeby się przygotować do jazdy. To zależy, jak bardzo się zapuści samochód. A pański, jak dzisiaj? Ja akurat narzeczony, ale on tak stoi dobę. Tak więc ja wiem. Żeby to zrobić dobrze, 10-20 minut. A proszę mi powiedzieć, ostatnie, najważniejsze dla mnie pytanie. Co powinien kierowca mieć przy sobie, jak jest taki atak zimy, jak powinno być auto przygotowane? Króciutko. Dobrze rzucić jakąś matę na szybę, żeby nie robić tego, co ja teraz w tym momencie. Odmrażacz, skrobaczkę, zmiotkę, tyle. I chęci trochę. I rękawiczki. Okropnie. Już dla starszych osób niepowsypane, nie, niczym nie odśnieżone, to jest okropne. Tu jest tragedia tu, nie? No ale tu jest droga na cmentarz i... No a tak dalej to jeszcze nie szłam, nie tam, bo przyszłam do kosiłka na cmentarz i wracam do domku, nie? Na pewno muszę mieć zmiotkę, skrobaczkę, zimowy płyn i no to tyle. A opony już wymienione? Oczywiście. No jeszcze nie odpowiednio są oczyszczone, bo się boję, że ślisko i tak trzeba ostrożnie. A proszę mi powiedzieć, właśnie w zimie jakoś pani ostrożnie chodzi, ma pani specjalne obuwie? No raczej nie. Ale po prostu staram się powoli, bo nie mogę nawet szybko chodzić, także chodzę ostrożnie, powoli, no i patrzę na dół, tak.